dzieci. No już nie będą, bo już jest, to było robić rano o 8. No już mamy w jak wy chcecie na jadzie? No nie można to przejść. Na dworze. Na dworze. Był po prostu w Szczecińskie. W Gdańskie. W Lubiążu, w Głogowie. W Głogowie. W Cikocie. W Cikocie. Jest ciutny na pewno. Komunikat Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego o sytuacji w mieście Kamienna Góra. Proszę Państwa, największe w tej chwili zagrożenie, jakie mamy i niebezpieczeństwa są w tej chwili na rzece Zadrna. Od skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Krzeszowską aż do bloku Zadrny do Bobru. Jest ulica Kościuszki, osiedle Zadrna, Katowicka, ulica Okrzej. Te wszystkie tereny w tej chwili są budowane wały powodziowe. Panie Andrzeju, jeszcze komentarz chwilę na temat poziomu Zadry. Stan poziomu Zadry lekko się podniósł o 2 cm. Na Krzyżówku 2, gdzie się piętrzy wodę, wynosi on w tej chwili 2,92. W tej chwili dostarczono tam na miejsce na osiedle Zadra 1000 worków judowych do położenia warstwy wyżej i 1000 worków z folii grubej do zrobienia lica na tej czołowej ścianie. Ta sama historia jest na ulicy Leśnej. Odesłaliśmy w tej chwili 500 worków judowych i 500 worków z foliowych. Cały czas wożą samochody Piast Krzeszowa. Natomiast potrzeba nam ludzi. Potrzeba na gwałt ludzi, ponieważ ludzie są już zmęczeni. Zmiana, która pracowała od rana, jest wykończona. Zwracamy się do mieszkańców przede wszystkim Tkaczy Śląskich i Baczyńskiego oraz Wałbrzyski. Wam nic nie zagraża dzisiaj. Przyjdźcie i pomóżcie. Ci ludzie są strasznie zmęczeni. Prosimy o pomoc, jeśli ktoś z Państwa ma również pochodnie, ponieważ tam istnieje możliwość wyłączenia energii elektrycznej. Na razie takiego bezpieczeństwa nie ma, ale prosimy o zabranie ze sobą dużych świec i pochodni, żeby tam oświetlić teren. Gdzie do kogo mieszkańcy Kamiennej Góry mają się zwracać? Na miejscu są tam ludzie, którzy koordynują pracę. Na osiedle Zadra jest człowiek, który pokaże, co mają robić, jak się do niego zgłoszą. Na osiedle Leśna, w tym rejonie Leśnej, również są ludzie, którzy już tam siedzą dłuższy czas i wiedzą, co trzeba robić. I na ulicy Okrzej również. Mamy mniejszy kłopot Świerczewskiego. Największe zagrożenie, które było w rejonie ulicy Spacerowej, zostało zażegnane. Rejonów niezagrożonych, żeby zgłaszali się w te rejony z pomocą. Jeżeli mają jakieś łopaty, nie zabierają sobie. Nie ma, ale prosimy o zabranie ze sobą dużych świec i pochodni, żeby tam oświetlić teren. Gdzie do kogo mieszkańcy Kamiennej Góry mają się zwracać? Na miejscu są tam ludzie, którzy koordynują pracę. Na osiedle Zadra jest człowiek, który pokaże, co mają robić, jak się do niego zgłoszą. Na osiedle Leśna, w tym rejonie Leśnej, również są ludzie, którzy już tam siedzą dłuższy czas i wiedzą, co trzeba robić. Natomiast... I na ulicy Okrzej również. Mamy mniejszy kłopot ze Świerczewskiego. Największe zagrożenie, które było w rejonie ulicy Spacerowej, zostało zażegnane. Stan wody się utrzymywał od dłuższego czasu na jednym poziomie i nie przewidzi na razie problemu. Zobaczymy, co będzie w najbliższym dokładach. Prosimy ponownie mieszkańców rejonów niezagrożonych, żeby zgłaszali się w te rejony z pomocą. Jeżeli mają jakieś łopaty, nie zabierają sobą, ponieważ mamy tego sprzętu mało. 6 sprzętów musieliśmy oddać do ładowania do Krzeszówka, żeby tam ładować już jednocześnie Piast. Istniało niebezpieczeństwo jeszcze, o tym trzeba też powiedzieć, na ulicy Spacerowej, tutaj na rzece Bóg, gdzie w zatoru rzeki woda wybrała nam mur opolowy. Należało tam. Jeśli chodzi o zabezpieczenie Bukówki, proszę Państwa, nieprawdą jest, że Bukówka pęka czy puszcza olbrzymią ilość wody. Bukówka od 24 godzin puszcza po 6 metrów sześciennych na sekundę. Jest to normalna ilość. Puszcza nas Bukówki. W tej chwili staramy się za wszelką cenę zatrzymywać tą Bukówkę, żeby nie puszczała więcej. Ta ilość wody z Bukówki musi schodzić, żeby po prostu było bezpieczeństwo na tamie. Powtórzę jeszcze raz, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia czy wylania wody z Bukówki. Proszę Państwa, może tego nie widać na ulicach, ale w tej chwili łącznie z tymi nowymi workami w rejonach znajduje się 30 tysięcy worków.
wody tylko w sytuacjach niezbędnych do picia. Prosimy nie prowadzić normalnych czynności domowych typu pranie, mycie podłogi i sprzątanie. Ta woda po prostu przepełnia kanalizację. I to również powoduje zalewanie ulic. Apeluję również do Państwa, jeżeli zgłaszają się do Was sąsiedzi z parteru, pomóżcie im, pozwólcie im wnieść do siebie na piętro czy na strych swoje meble i cenniejsze rzeczy. Spróbujcie ich przyjąć nawet do siebie. Nie ma w tej chwili niebezpieczeństwa zagrożenia rynku. Tutaj sytuacja w tym rejonie i od strony Bobru, w rejonie Zadrnej, w rejonie Bobru jest na tyle opanowana, że woda do rynku się nie będzie wlewała. Prosimy o nieustawianie w tej chwili wałów po okolicach rynku, bo to może tylko przeszkadzać w ruchu pojazdów, które wożą piasek czy będą woziły worek. A jak sytuacja wygląda poza kamienną górą? Sytuacja poza kamienną górą jest na bardzo niebezpieczna. Na terenie sąsiedniej gminy Marciszów niestety musieliśmy przystąpić, podjąć decyzję o przystąpieniu do ewakuacji ludzi wzdłuż drogi Marciszów-Bolków.